Nie ma tak zapluć pudełko w międzyczasie. Także przetrożynkowym. Cześć, witajcie. Przychodzę do Was ze spóźnionym pudełkiem Look Fantastic z listopada. Tak, to jest listopadowe pudełko. Ono zawsze idzie do mnie bardzo długo. Ja myślę, że to pudełko zawsze, za każdym razem, co miesiąc przechodzi traumatyczne przeżycia, zanim do mnie dotrze, więc wręcz mu współczuję i nie jestem w żadnym stopniu zła. Także zaraz pokażę Wam zawartość, którą pewnie i tak już znacie, bo mnie samą ta zawartość atakowała na różnych stronach, czy to Facebook, czy Instagram, i tylko mój wrodzony oczopląs sprawił, że nie widziałam tej zawartości, ale żeby urozmaicić ten filmik, to stwierdziłam, że zrobię Q&A. Może nie teraz, tylko Was poproszę na razie o zadawanie mi pytań, bo do ostatniego Q&A minęło już troszeczkę czasu, a na pewno troszeczkę subskrypcji. Myślę, że co najmniej 10 tysięcy subskrypcji mi doszło od ostatniego Q&A, wobec tego pytajcie, a będzie Wam dane. Jeżeli cokolwiek Was interesuje związanego ze mną, z moją działalnością YouTube'ową, ze starym, dlaczego mówię tak brzydko na męża, to śmiało pytajcie. Odpowiem na wszystkie pytania, może nawet stary również odpowie. A i jeszcze ważna uwaga, oczywiście pod ostatnim filmem, który był takim pseudo-vlogiem, poprawię się, na pewno. Z czasem będzie lepiej. Jest licytacja z kalendarzem, który stworzyłam. Może nie stricte pod filmikiem, tylko pod filmikiem jest odnośnik do grupy Testerki Pondi, gdzie ta licytacja trwa. Tutaj pod tym filmem też oczywiście dam ten link, żebyście nie musieli klikać i oglądać filmów, które Was nie interesują. Także zapraszam Was do tej licytacji, bo wspieramy wtedy szczytny cel. I ja też tak stwierdziłam, że jeżeli licytacja przekroczy jakąś tam kwotę, to tak co rusz, co stówkę, czy coś w tym stylu, będę dorzucała jakiś kosmetyk. Także myślę, że to taka fajna inicjatywa. Zobaczymy, na jakiej kwocie skończymy. Jeszcze tylko standardowo poproszę Was o kciuki w górę i o subskrypcję, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi treściami. I już zabieramy się za to pudełko pasujące idealnie do moich obdartych paznokci. Standardowo katalog ze wszystkimi kosmetykami. Nie zaglądamy tam, tylko zerknę na sneak peek grudniowy, którym jest produkt z Avant. Bardzo drogi na bank. Oni mają ceny z kosmosu. A tym razem to jest produkt pod oczy. O, z Avant jeszcze nie miałam produktu pod oczy. 10 ml, czyli taka pojemność deluxe. Ale uwaga, ta pojemność jest warta 98 funtów. Może to jest pełnowymiarowy produkt, nie wiem. Także nie mi oceniać, zobaczymy, poczytamy. Ma być taki rozjaśniający krem pod oczy i ma oczywiście być przeciwzmarszczkowy. Mamy tam mieć kwas hialuronowy do takiego konkretnego nawilżenia, wygładzenia zmarszczek, zmniejszenia... zasinień. I też worków pod oczami. Brzmi dobrze. No akurat kremu pod oczy jestem ciekawa. Ciekawa też jestem składu tego produktu, bo Avant różnie z tymi składami wypada, więc zobaczymy. Także ten jeden produkt, sneak peek, będzie już 7,5-krotnością w ogóle ceny boxa, jeżeli mamy subskrypcję na 12 miesięcy. No to konkretnie pojechali w grudniu. Ciekawa jestem, jakie będą pozostałe produkty, ale na razie skupimy się na tym pudełku. I chapnęłam pierwszy produkt, który był sneak peekiem właśnie z tamtego miesiąca. To jest krem do twarzy z Niobe, czyli w 100% naturalny produkt. Jeżeli nie w 100, to tam w 99 powiedzmy. 98-78. Także prawie 99% składników pochodzenia naturalnego. Z Niobe miałam już tonik do twarzy dwukrotnie, bo wtedy zamawiałam takie dodatkowe boksy. I bardzo dobrze się zarówno mi sprawdził, jak i też podarowałam koleżance, która do tej pory wspomina, że był to świetny produkt. I to jest taki lekki krem nawilżający z różnymi aktywnymi składnikami typu aloe vera, zielona herbata, ginkgo biloba, jojoba oil, czyli olejek jojoba ze słodkim migdałów, a także winogronowy. I właśnie to ma być taka lekka formuła, ale dobrze nawilżająca. Zielona herbata jest silnym antyoksydantem, który jest tutaj w połączeniu z już legendarnym składnikiem ginkgo biloba. Myślę, że naprawdę, że to będzie świetny produkt dla osób z cerą mieszaną i tłustą. Ogólnie zauważyłam, że te produkty Niobe właśnie do takich cer są naprawdę świetne. Zwłaszcza, że to jest lekka formuła, ale dobrze nawilżająca, a wiadomo, że i cery tłuste i mieszane powinny być dobrze nawilżane, także super. To akurat pierwszy produkt świetny, ale to był sneak peek, także Wy to wiecie.
O, kolejny produkt już z marki This Works. Do tej pory produkty z tej marki kojarzyły mi się tylko i wyłącznie ze sprayami do poduszki, które bardzo lubię. Tym razem jest to produkt do nóg. To jest coś takiego krem BB, tak jak są te czy CC kremy, czy BB, właśnie balsamy takie koloryzujące delikatnie. To właśnie to jest coś takiego, że ma zakrywać niedoskonałości. 30 ml. Ciekawe, bardzo ciekawe. Może być używane też oczywiście na całe ciało. Ciekawa jestem tego, więc rozparceluję, zobaczę. Ciekawe, czy pachnie tak samo jak te wszystkie inne produkty z This Works. Zdawało się, że jest to ciemny produkt, bo wychodzi z opakowania taki dosyć ciemny. Natomiast po wsmarowaniu w dłoń jest niemal niezauważalny, ale faktycznie ta skóra wygląda na taką bardziej wygładzoną. Może nie tyle czymś pokrytą, co taką wygładzoną. Nie pachnie zbyt fajnie. To jest zapach, który kojarzy mi się z taki babciny zapach, no offense. Ja nikogo nie chcę urazić, to jest po prostu moje skojarzenie. Także no nie jest to najprzyjemniejszy zapach. No ale na nogi myślę, że jeszcze ujdzie. Efekt myślę, że daje fajny. Także tutaj bardziej może to w okresie takim letnim pójdzie w ruch, ale nie jest źle. Może tutaj ewentualnie na dekolt, jak ktoś chce sobie wygładzić, to też można użyć. I z tego co widzę, This Works też występowało w dwóch wariantach, mianowicie albo ta taka, którą ja mam, czyli ta ujednolicająca nogi, koloryt nóg i ciała. I był też drugi produkt, który w sumie chyba bardziej by mnie interesował, bo to było In Transit Camera Close-Up. Maska, nawilżacz i primer w jednym. Mamy tutaj lakier do paznokci i to jeszcze w takim intensywnym, pomarańczowym kolorze. Osobiście lubię takie kolory, nawet na ustach. Ciekawa jestem bardzo. Zaraz zobaczymy, jak prezentuje się. Uj, strasznie mała ten pędzelek. Ja wolę takie troszeczkę szersze, żeby nie musieć tak mocno się namachać. Natomiast mimo, że może nie powinnam używać takich kolorów do pracy, to użyję. Muszę i tak zmazać te swoje ogryzki, które już tam podpryskiwały. Także użyję tego i zobaczymy, jak się prezentuje, jak szybko schnie, jak się trzyma. Więc myślę, że to jest ciekawa opcja. To jest ten flashback taki, który gdzieś tam mi się nasuwa. To jest marka Polar, czyli marka, która też już występowała w Look Fantastic, chociażby pamiętam krem do rąk był bardzo fajny i coś jeszcze chyba z tej marki miałam w swojej kolekcji, a to jest akurat woda micelarna. Sama etykieta wskazuje na to, że to jest produkt do bardzo wrażliwej cery, do wrażliwych oczu. Mamy tutaj 50 ml i to jest właśnie woda micelarna z arktyczną bawełną. Tak też zresztą wygląda opakowanie. W 98% jest ze składników pochodzenia naturalnego i 9 miesięcy od otwarcia jest ważny. Mamy tutaj Philip Kinsley, czyli markę, którą bardzo lubię, też występująca wielokrotnie w Look Fantastic. To jest marka stworzona przez fryzjera, czyli taka można powiedzieć profesjonalna, ale do użytku domowego. I akurat mi się trafiło, bo widzę, że były ogólnie trzy opcje tego produktu i każdy mógł natrafić na coś innego. To jest Pure Color Freeze Fighting Gloss, czyli produkt taki krem na końcówki bardziej, który używamy już po powiedzmy takim wstępnym osuszeniu ręcznikiem włosów. Używamy na końcówki i normalnie już tam stylizujemy, czy po prostu zostawiamy do wyschnięcia. Także coś takiego mało wpisującego się w moje gusta, bo nie używam takich rzeczy, ale może akurat z Philip Kinsley spróbuję, bo bardzo tą markę lubię i też każdy produkt do tej pory, jak do tej pory mi się sprawdził. Czyżbym przeoczyła jeszcze jeden produkt? Tak! Dobrze jest jednak ten katalog. Przeczyłam jeden produkt, którym jest kredka z Lord & Barry. Taka chyba w złotym odcieniu. Takie stare złoto. Tak bym określiła ten kolor. Kredki Lord & Barry lubię, bo mam taką czarną z tamtego roku z kalendarza i bardzo ją lubię. Jest dosyć miękka, trwała, także zobaczymy. Może ta znajdzie jakieś zastosowanie u mnie w moim makijażu. No i dobra, no i właśnie podliczę wartość zawartości tego boksa i zaraz przyjdę z takim podsumowaniem i moją opinią na temat tego boksa. Już wracam do Was z podsumowaniem. Obliczyłam wartość wszystkich produktów, chociaż Look Fantastic nie ułatwia, bo tym razem w katalogu nie było cen.
Może przez omyłkę, może specjalnie, nie wiem. Natomiast chwilkę mi zajęło i musiałam szukać nie tylko na Look Fantastic, ale też ogólnie w internecie cen tych produktów, także może po prostu te ceny będą się w niektórych miejscach różniły, ale do meritum. Wartość tego pudełka, wartość tych produktów wyniosła około 317 zł, także niecała pięciokrotność ceny, którą płacimy za tego boksa, jeżeli mamy 12-miesięczną subskrypcję. Jeżeli na krótszy okres, no to wiadomo, że tam troszeczkę po prostu jest to mniejsza wielokrotność. I jeżeli chodzi o produkty, które mnie finalnie cieszą, bo nie są to wszystkie produkty, nie wszystkie produkty są takimi, o których w tym momencie marzyłam. Także przede wszystkim wygranym produktem i myślę, że głównym bodźcem też dla niektórych do zakupu tego boksa jest krem z Niobe. Krem pełnowymiarowy 50 ml z świetnym składem. To jest bardzo dobra marka, ma certyfikat EcoCert i ogólnie tak jak zresztą mówiłam, nie zawiodła mnie jeszcze do tej pory. Miałam i płyn micelarny i dwa razy tonik i uważam, że naprawdę jest to dobra jakość i też dobry stosunek ceny do jakości. I tutaj ten produkt sam w sobie kosztuje około 100, także już teraz mamy prawie dwukrotność ceny boksa, także myślę, że ten produkt po prostu jest zwycięzcą tego boksa. Pozostałe produkty bym powiedziała, że są jakimś tam miłym dodatkiem, no ale co mnie finalnie jeszcze może cieszyć, to na pewno lakier do paznokci o bardzo ciekawym kolorze, który może bardziej pasuje do okresu wakacyjnego niż teraz jesienno-zimowego, ale zobaczymy. Mam mały pędzelek, co może być na minus, ale zobaczymy. Jeżeli formuła tego lakieru jest dobra i trwała, to może pokuszę się w przyszłości o inne kolory, także tutaj nie skreślam go. To też nie jest tani produkt, bo tutaj to ta pojemność 10 ml kosztuje 55 zł, tak około 55 zł w przeliczeniu na to pojemność. Więc nie mało, także zobaczymy. W sumie lakier to coś innego. Tutaj to są właśnie takie moje przemyślenia, że fajnie, że to nie są takie typowe czasem produkty, typu krem, serum i tym podobne, tylko po prostu coś tam starają się urozmaicić, więc w tym wypadku akurat to jest na plus. Według mnie, mam nadzieję, że nie, raczej nie było innych kolorów. No i myślę, że też płyn micelarny nikomu nie zaszkodzi, a wręcz jest to naturalny produkt i też na pewno się przyda, czy na jakiś wyjazd, czy po prostu używając tutaj w domu. Pozostałe produkty w tym momencie nie są mi do szczęścia potrzebne i to też nie są taki, to nie są, nie jest rodzaj produktów, które ja osobiście lubię. Jestem świadoma, że co miesiąc, tak miesiąc w miesiąc, ciężko jest zrobić boksa, który będzie za każdym razem tak różnorodny i też będzie pasował każdemu, bo każdy jest inny, ma inne preferencje. Fajnie, że coś tam starają się coś innego wrzucić. Tutaj akurat tym razem jest to lakier do paznokci, a i tak wygranym produktem jest pełnowymiarowy krem z Niobe. Także ta zapowiedź na następny miesiąc, krem z Avant pod oczy, jest naprawdę czymś bardzo ciekawym i kosztownym. Także tutaj mnie akurat cieszy już zawczasu grudniowy boks. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tej zawartości, czy może właśnie kojarzycie te produkty, może już częściej używaliście, jeżeli subskrybujecie Look Fantastic, także piszcie, co sądzicie na temat tych produktów. Bardzo ciekawa jestem Waszych pytań do Q&A, więc też zadawajcie pytania w komentarzu. Im bardziej wyszukane, zabawne, tym lepiej, bo myślę, że wówczas Q&A będzie też takie bardzo luźne. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. Już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!